Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się nagrywa kolejny odcinek z Clash Royale i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie zagrać Lava Draft Challenge, coś takiego. Wyszedł właśnie dzisiaj, jest 6 winów do zrobienia, więc nie za dużo. Oczywiście challenge z lawą, więc jak challenge z lawą, to ja zawsze muszę go przychodzić, bo ja uwielbiam lawę. Otwórzmy sobie skrzynaczkę, odblokujmy sobie tutaj nagrody. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej Clasha, standardowo strzelcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, moi drodzy, oraz zasubskrybujcie kanał po to, by być na bieżąco, żadnego odcinka nie przegapić. White Cardzik, Skeleton Dragons oraz Batsy i Elixir Collector. No takie średnie te karty, bo żadnej nie używam. Rakieta darmowa w sklepie, ok, nie najgorzej. Kodzik Panda, mam nadzieję, że macie wpisany, jeżeli nie, to sobie wpiszcie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie w Clash Royale oraz Brawl Stars. No i generalnie lawę mam wymaksowaną, więc nie wiem, co mi da zamiast tej lawy. Jakby mi dało White Carda legendarnego, to by było spoko. Bo w sumie potrzebuję jednego wildcarda, żeby mieć 13 poziom na Inferno Dragonie. Ale zobaczymy, lecimy Joint Free i musimy tutaj zrobić te zwycięstwa. 6 jest do zrobienia, battle, lecimy, drafty są takie, no w miarę spoko, bym powiedział. I dobra, lecimy sobie Goblin Barrel, lawa. Następnie weźmiemy princeskę, Egze, żeby jemu nie dać. I ciekawe, co on nam da jeszcze ciekawego. No zobaczymy, zobaczymy. Pierwszy meczek, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Fajny skin ma do wieżyczki zresztą. I lecimy. O kurde, on mi dał, kurcze, strasznie drogie rzeczy. Dobra, lecimy Barbarian Hata na początku. Może to coś mi tutaj da. Następnie rzucimy sobie może princeskę, chyba że on czymś zaatakuje. Bo może być ciężko, szczerze mówiąc. Może być naprawdę ciężko. Dobra, nie, rzucamy sobie princeskę. Rzucamy princeskę na początku. Ona tam będzie sobie obijać bez problemu. Okej, pięknie. Tutaj jeszcze wychodzą te barbarzyńce. Dobra, jest git, wyszły kolejne. Rzucamy lawę. Okej, dobra, na razie nie jest źle. Troszkę nam pobijał wieżę, szczerze mówiąc. Ale powinniśmy dać radę, moim zdaniem. Mamy jeszcze tego czempiona, jak widzicie. Nie wiem, jak on się nazywa, ale to jest ten szkieletonowy champion, więc on też może być w miarę spoko w połączeniu z lawą. On ma Archer Queen, dobra, więc ja sobie robię taki myk, że ona sobie strzela w lawę, ja sobie rzucam z tyłu Goblin Barrel. Dobra, no jest przypał, no nie ma czym nawet tam zaatakować bardziej. Może być przypałowa ta pierwsza gierka, szczerze mówiąc, ale zobaczymy, może akurat coś nam się uda zdziałać. Rzuciłbym sobie tego Royal Delivery jeszcze. Fajnie by było. Dobra, spadł na łeb jej. Bardzo ładnie. Teraz może bym rzucił Skeleton Kinga jeszcze. Dobra. Teraz na przykład walę sobie te szkieletonki. Okej, coś tam poobijały. No ciężko, ciężko moim zdaniem. Ciężko może być. Zaraz będzie podwójny eliksir, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale widzę, że raczej średnio będzie, jeśli chodzi o ugranie tego meczu. Lawa już jest rzucona. Czekamy na spokojnie na eliksir. On może czymś zaatakuje, nie wiem. Mam w razie czego Goblin Barrel. Princeskę sobie na pewno chcę wrzucić. Więc sobie może już teraz postawię princeskę. Dobra, princeska powinna to zbić w miarę. Dobra, nie jest najgorzej. Ten sobie tutaj będzie obijał. Skeleton King jeszcze. Okej. No teraz może być przypałowo. Teraz może być przypałowo. Dobra, Royal Delivery spada, zbił to wszystko bardzo ładnie. Jeszcze on odpala te swoje szkielety. Dobra, zarąbiście, rzucamy sobie lawę w razie czego. Okej, pięknie, coś tam wieża próbuje poobijać. No, może być ciężko, szczerze mówiąc, może być bardzo ciężko. Rzućmy to. Zepsułem strasznie, nie ma opcji. Ciężko będzie wygrać, pierwszy meczik będzie przegrana, kurczę. Lava Hunt, Draft Challenge, a ja pierwszy mecz przegrywam, no bardzo niedobrze. No ale widzowie, co poradzimy, no co poradzimy, no ciężko na taki deck wygrać, szczerze mówiąc. No to jest drafcik, więc wiecie, tutaj zależy, jakie karty dostaniecie, no to różnie możecie to ugrać, no tu już i tak nic nie zrobię, więc niestety, moi drodzy, przegrana w pierwszym meczu, ale spokojnie, lecę dalej i zobaczymy, jak mi pójdzie w kolejnych meczach. Dobra, moi drodzy, jest troszeczkę przypał, generalnie strasznie mi nie idzie, ponieważ mamy 0-2 póki co, więc bardzo słabo. No ale zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Lecimy Valkyria, następnie wybieramy sobie Loga, Goblin Cage w sumie, myślę, że można sobie wybrać. Tutaj weźmiemy Baby Dragona, no i w sumie takie najważniejsze karty to on rozdaje, więc
O, może być ciężko, może być ciężko. Dobra, dał mi lawę, dał mi batsy. Mam w miarę tani deck, to mi się podoba póki co. Więc nie jest źle. Rzucamy sobie jeszcze te batsy w razie czego tutaj, dobra. Ładnie, wszystko skontrowane. On dał 3 eliksiru, ja też chyba 3. Więc w miarę git. O Jezu, co ja tu mam zrobić niby? Czy tu jest bez szans teraz obronienie tego, bo nie miałem jeszcze w ręce Baby Dragona, więc od razu wierzę jego. Pogchamp, widzowie, Pogchamp. Uwielbiam takie mecze, gdzie na początku on ma karty, których ja nawet nie mogę skontrować w żaden sposób. No cóż, lecimy dalej. Tutaj mocno mi już obił tą lawę, niestety nawet nie mam co rzucić za nią tak naprawdę. Ma jeszcze tego Goblin Kata, więc będzie ciężko. No coś średnio widzę ten mecz, szczerze mówiąc. Coś go średnio widzę moim zdaniem. Dobra, coś tam podostawały te gobliny jeszcze. Rzucił raz tutaj atak, lecimy z lawą, on ma dalej te gobliny, 2100 życia na wieży. Ja w razie czego już mam jak obronić ten jego atak, no jeszcze nie mam niestety w ręce mojego Baby Dragona. Ale może się akurat coś uda zdziałać, zobaczymy. Dajemy Goblin Cage'a i dajemy sobie szkieletki. Zobaczymy co z tego wyjdzie, dajemy sobie tutaj Loga. W taki sposób, dobra, rzucamy sobie tutaj jeszcze Walkirię, może ona coś zdziała, tylko kurczę, strasznie dużo leczy się ta szmulica, co leczy, nie wiem jakim cudem ona ma aż tyle życia, no zobaczcie, ona uleczyła prawie wszystkich, co tu byli, ale i tak w miarę dobrze sobie wyszedłem z tego ataku. Tutaj dajmy sobie szybkie batsy, one powinny skontrować w miarę szybko tego Ice Wizarda, dobra, 1800 ja mam na wieży, on ma dwa koła, ja zaraz lecę z lawą znowu. Tylko problem w tym, że ta lawa przechodzi, ale nie ma nic za nią, a generalnie jak gracie lawą, to ważne, żeby lawa doszła do wieży, a później rzucać jakiegoś balona, czy cokolwiek innego. A tutaj nie mam takich postaci, których mogę rzucić za, mogę rzucić Baby Dragona. No ale sam Baby Dragon też dużo nie zdziała. Może tam co najwyżej poobraniać. Rzucamy sobie szkielety tutaj, rzucamy sobie jeszcze batsy. Może akurat to coś da. Dobra, żeby zbiły tylko tą leczącą, super, zbiły to. Rzucamy w takim razie drugiego Baby Dragona. Okej. Okay. I rzucamy lawę. Może teraz coś przejdzie. Leci Goblin, leci Goblin. Leci Goblin. Okej. Okay. Jest w miarę dobrze. Powiedziałbym jeszcze, że jest w miarę spoko. Goblin Drilla sobie wrzucam jeszcze. Dobra, zarąbiście. Okej. Okay. 800 HP na wieży, 600. Kurczę, nie przejdzie to. Nie przejdzie to, serio? 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 Byłem tak blisko? Nie, nie mogę. Już ten ostatni atak by przeszedł, a przegrałem 0-3 ten challenge. Nie wierzę, że to się stało. Nie wierzę, że to się stało. Nie wierzę w to, co się stało, naprawdę. Ja nie mogę. 0-3 na Lava Hound Draft Challenge. Na mojej ulubionej karcie zrobiłem 0-3 na challenge'u. Aha, no dobra, no nie wiem co się stało dzisiaj, ale coś średnio mi idzie ten clash, tak czy jak, moi drodzy. Mam nadzieję, że się pośmialiście ze mnie oglądając ten odcinek, bo totalnie mi nie wyszło. Zapraszam was wszystkich oczywiście dzisiaj na godzinę 18 na Trovo, są tam codziennie live, więc kto jeszcze mnie nie obserwuje gorąco zapraszam, link w opisie. I nie wiem w sumie z dzisiaj z czego zrobimy live'a, możecie pisać w komentarzach z czego byście chcieli live'ik, bo może odpalę z jakiejś gry, co zaproponujecie w komentarzach, bo sam nie wiem co odpalić dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!